Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Zajdziemy lewy pas. Sprawdź styk, wiesz. Jest w porządku? Dobra. Jeszcze, żebym go widział. Będziemy skręcać w lewo, zajmiemy za skrzyżowaniem który pas? Prawy, ponieważ nie jest to wyjątek. Tutaj również będą prowadziły nas linie, znaki poziome, linie na jezdni. Tutaj cykl jest bardzo króciutki, także będąc na trzeciej pozycji nie zawsze będziemy mieli możliwość zdążyć na tych światłach. Tym bardziej, że widzimy, że jeszcze tramwaj troszeczkę opóźnił się. No, było mówione. I jedziemy w lewo. Następny bieg. I zjeżdżamy. Prosto bez kierunkowskazu jedziemy. Tutaj może paść polecenie. Proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. I przy dość intensywnym ruchu, dzisiaj mamy sobotę rano, więc nie ma. Zjeżdżamy sobie na lewy pas, poszukamy lewego pasa. Jedziemy. Teraz noga z gazu i zastanowić się. I tutaj mamy miejsce do zawracania, kierunkowskaz. Zrzucamy sobie do trójeczki. Jedąc, obserwujemy tor jazdy, jednocześnie patrzymy, czy jak wygląda tam sytuacja za tym żywopłotem. Pieszych nie ma, więc podjeżdżamy sobie do linii zatrzymania warunkowego. Tam mamy jeszcze jakąś ciężarówkę, autobus. I w tej chwili wydaje się, że za autobusem możemy jechać, tak żeby nie najechać na linię ciągłą, od razu na prawy pas jedziemy sobie i jedziemy.